Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kanał Szczypson Games. Słuchajcie, jak widzicie, jestem teraz na domku od Milki, ponieważ dzisiaj odcinek właśnie związany z nią. Słuchajcie, piszecie mi w komentarzach, żebym w końcu się jej spytał, czy będzie moją dziewczyną i tak dalej, ale ja dalej nie wiem, jak ja mam to zrobić, więc postanowiłem, że dzisiaj spytam kolegi, przyjaciela mojego serdecznego Neona, ponieważ jest na serwerze. Pójdę do niego i się go spytam, jak to zrobić, żeby poderwać dziewczynę, jak się jej spytać w ogóle i co, jak to zrobić, więc pójdziemy do niego. Zanim jednak tam pójdziemy, koniecznie zasubskrybujcie kanał ten i mój plus, kanał Szczypson Plus, ponieważ tam startujemy od piątku. Od piątku, ponieważ piątek będzie równe 100 dni daily na tym kanale, czyli z okazji tak naprawdę specjalu 100 dni daily otwieram nowy kanał Szczypson Plus, na którym lecimy z kolejnymi daily i jak będzie 100 dni daily na tamtym kanale, założymy Szczypson Plus Minus albo inny jakiś kanał. Nie no, żartowałem, raczej nie będziemy więcej kanałów zakładać, później jakieś specjale to inne się będzie wymyślało, ale tak jak mówię, w piątek o godzinie 16 pierwszy odcinek, a potem następne dni to już będzie za każdym razem odcinek codziennie o godzinie 16:16 tam, a u mnie tutaj na Szczypson Plusie 19:19, czyli tradycyjnie ta sama godzina. Link oczywiście w opisie i w karcie macie do tego nowego kanału. Dobra, lecę słuchajcie do Neona, bo może jest w zamku, powinien być w zamku, szczerze mówiąc, bo tam teraz większość osób spędza czas. Znaczy większość osób, większość, no my co zamieszkamy, ponieważ teraz się tam przeprowadziliśmy, więc prawdopodobnie on tam będzie teraz. I polecimy sobie tutaj i podpytamy się go, co takiego powinniśmy zrobić, żeby... Ła. Wpadłem tu w tą wodę, gdzie tu jest... Nie wiem, kto to tu postawił, to był bardzo zły pomysł. Bo to boli w giry mnie to, boli mnie to w giry strasznie. Dobra, znajdźmy Neona, gdzieś tu powinien być. Ej, tu jest... Halo, Neonie. O, dzień dobry. O, witam bardzo serdecznie, ale ty masz... teraz zauważyłem w ogóle, że ty masz innego koloru buty niż ja. No. A też żelkowe, już, też żelkowe. Razy mi to już właśnie, w ogóle, ej, bo możemy mieć jeszcze... Stary, mam mega pomysł, ale to później zrobimy. Na samym początku chciałbym się ciebie bardzo jedną rzecz ważną spytać. Stary, co mam zrobić, żeby poderwać Emilię? O, nie, to raczej nie jest dobry pomysł. Ale cześć, żeby co zrobić? Żeby no nie wiem, jak ją spytać, żeby była moją dziewczyną, a bym chciał bardzo, stary, tylko... Stary, no to do dobrej osoby trafiłeś. No to jak myślałem właśnie, że jak się ciebie spytał, to będę wiedział. To jest prosta sprawa. Bierzesz kwiatuszka, o tutaj, takiego zrywasz serdecznego, proszę ja ciebie, dajesz jej kwiatuszka, do tego masz tabliczkę. A to jest Mac, myślisz, że na Mac poleci? Myślę, że tak, bo z niego się robi różne wystrzałowe rzeczy, więc myślę, że Mac. A to jest, co to jest? Co to jest za kwiat? Mlecz, nie, to mlecze to tak, to nie, był seedem leniwcem raczej, nie? To pokażesz jedynie, że ale są, tulipany też w tej grze, ja bym stary, chyba wolał znaleźć tulipana. Kolację, urządzasz taką. Ale już kolację zrobiłem, wiesz? No to już, w takim była razie, randka. Jeżeli... Co, po kolacji się nie udało nadal? Znaczy nie spytałem, nie? Się wystraszyłem za bardzo. Ojej, jakim ty jesteś frajerem, dobra. ogarniemy sorry. W takim razie coś innego w takim razie. O, patrz, robisz tak. Mówisz, no słuchaj, musimy sobie usiąść. No ja mam siedzenia, więc wyobraź sobie, że to jest normalne. No. Musimy sobie usiąść i zagrać w chowanego. I ona obraca się, żeby liczyć. No. A ty w tym momencie stawiasz tabliczkę, gdzie piszesz zostań moją laseczką. I ona się obraca. To za szalony pomysł, stary. Widzi to i się zgadza. Mówisz, że to zadziała? To zadziała na 500%, stary, nie ma szans w ogóle, że kurde, no zostań moją laseczką, nie ma to, żeby się jesteś pewien, mówisz? No nie wiem, czy ten, nie przekonuje mnie ten sposób, stary. A może ja bym jej załatwił jakieś buty takie wyjątkowe. Rzucasz jeszcze jakieś mięsko? Nie, no to już w ogóle ją odstraszy. Ja bym, stary, znalazł tulipana jakiegoś, ponieważ na Mac to ja bym nie poleciał na Mac. W sensie wydaje mi się, że Mac to jest taki... Dobra, jakiegoś ładnego taki, kwiata. Taki mech. No ja bym wyruszył w podróż i znalazł jakiegoś solidnego kwiata. Solidnego takiego, kwiata. Jak się w niego zawąchnie, to i się aż w głowie zakręci. O, dokładnie. Takiego kwiata właśnie bym chciał znaleźć. Takiego, że jak wąchnie, to jej... to już nic innego nie będzie chciała wąchać całe życie, tylko będzie tego kwiata wąchała. No, to wtedy... No to w sumie dobrze, ciebie nie warto wąchać, masz rację. Dobra, no to możemy sobie znaleźć teraz jakiegoś fajnego czyli kwiata. Idziemy w poszukiwania za jakimś kwiatem. Tak, nie rób przypadkiem. To no, jest, jak tego nie robić przy dziewczynie, bo wtedy jej nie poderwiesz. Tak, i tak robić tylko. Tego się nie opłaca robić. Już testowałem, no i kurczę, nigdy się to nie sprawdzało. Nie udało się. Nie udało się, więc tego lepiej nie rób. Dobra, rozumiem. To jest naprawdę słaba sprawa, dobra, idę przed siebie ciągle. Czekaj, bo ja cię zgubiłem. O, znalazłem! No kurczę, to było łatwiejsze. Czekaj, gdzie ty jesteś? Zgubiłem cię. Ale, koleżko. Czekaj, gdzie ty jesteś?
A ty się wystrzeliłeś gdzieś tym butem? Nie, obok ciebie, ej! A tu. Ale to jest krzak. Ale krzew róży, no niby róża, ale... Ale to jest nieźle duży krzaczor. Nie wiem, czy ona na takiego krzaka pójdzie. Czy ją taki krzak zadowoli. Może ewentualnie jeszcze podnieść pachę i też wyjdzie, nie? Nie, to już są zbyt duże krzaczory. Stary, ja bym poleciał gdzieś tam dalej, ponieważ czuję, że... Ej, a to? Co to jest? Co to jest? To jest... Gdzie ty jesteś? Nie widzę się. Przeleciałem przez tą wodę. Margaretka, stary. Mam kwiatek, który nazywa się Margaretka. Co? Czekaj, muszę poprosić maga, żeby mnie przeniósł do ciebie. O, dobra. Patrz, Margaretka. O, widzisz? Kurczę, taki nie wiem. Nie, taki średni, nie? No, Taki przewiśnik, dokładnie, no. To czekaj, to tu gdzieś może będą jakieś... Ja bym różowego kwiata chciał jej dać. O kurczę. No, a je są różowe, nie? Zasługuje na tego, jest tego warta, stary. Jest. Takiego poświęcenia. Jest warta, no. Ja bym chciał bardzo jej dać takiego różowego kwiata. Albo nawet cały bukiet. O kurczę, szalejesz, nie wiem, co miłość robi z facetami, to jest straszne. No ale stary, muszę, no bo ja taki samotny trochę tu na tym serwerze. Ale wiesz co, w sumie to laski lecą na hajs, możesz i trochę złota rzucić. No też niby, ale to mogę jej dać po już, nie? Na przykład no tak, dam jej, tak. Jak będę miał pytać się o rękę na przykład, nie? No w sumie, ale łatwiej nie by było wtedy. Bo tak no. To musisz jakiegoś kwiata szukać, nie znamy no się. No tak, ale teraz wiesz, jak pójdzie na kwiata, to na pieniądze już na pewno, a... A jak teraz nie pójdzie na kwiata, to wiesz. No, coś no, w tym jest, coś trzeba, tym jest. Trzeba myśleć tak, wiesz, strategicznie bardzo. To prawda, no. Więc ja bym znalazł różowego kwiata. Czuję, że tu gdzieś będą te różowe kwiaty. Patrz, mi się wydaje, że na przykład na tamtej wyspie... Chyba widzę różowego kwiata, ale on jest znowu takim krzaczorem dużym. Ajajaj. Ale ciężko tu jest znaleźć kwiata dobrego. Znowu jest duży krzak, no. A może być różowa świnia? No nie wiem. Nie wiem, czy dziewczyny lecą na różowe świnie. Ty, a coś pomarańczowego? No a co? Jest pomarańczowy kwiat też, no ale... Lakier do włosów, pomarańczowy. Serio? Czekaj, gdzie ty jesteś? Lecę do ciebie. Pomarańczowy lakier do włosów, ale czy ona no. Chce mieć pomarańczowe włosy? No ja nie wiem, w sumie taka marchewa by była. Znowu no, cię zgubiłem. Gdzie ty jesteś? Koleżko. No właśnie, nie wiem, zagubiliśmy o, się. Jej, ale wiem, ojej, ja, ale się znaleźliśmy nagle. Dobra. Że takie coś? To jest pomarańczowy barwnik. No nie wiem, czy ona na to pójdzie. Wiesz, to barwniki no, są dosyć tanie. To będzie takie bardzo prostackie, jakie to dam. Też, wiesz, kwiaty też są bardzo prostackie. To już jest nie no, ale no, czy ja wiem? Nie no, w sumie sam cię zaproponowałem na początku, więc nie mogę teraz tak mówić. Patrz, tu jest jakiś krzak. Ej, ja może taki krzak jej dam. Znaczy krzak, taki kwiat. No to jak na początku to się nazywa... to mi odmawiałeś. A nie, to jest bez, to jest bez. To jest bez. No, bierz no, ale to jest bez, czyli bez szału, no. No trzeba znaleźć coś... To jest bez, czyli bez odmowy. Ona się zgodzi wtedy. O, dobra, mam pomysł, stary. Biorę ten bez, dam jej go i powiem, że dałem jej bez, bo bez niej nie jestem w stanie żyć, chłopie. I i ona musi powiedzieć tak. I będzie musiała powiedzieć tak. To jest plan, nie? To jest plan. Na pewno się zgodzi, teraz coś na pewno. Dobra, no to mam bez. Dobra, ale to mam mózg, nie? Napiszcie mi widzowie w komentarzach, że jestem po prostu inteligentny. Tylko, taki żebyś ze mnie. Nie pomyliłeś, żebyś nie powiedział, że to jest bez, bo przy niej czujesz się bezpiecznie, bo wtedy to będzie naprawdę bardzo słabe. Ona sobie pomyśli wtedy, a kto tutaj będzie facetem? W tym związku. No nie, powiem jej, że bez niej nie mogę żyć. To jest bardziej romantyczny tekst. Dobra, dawaj, lecimy teraz do zamku, ponieważ chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić. Dam jej prezent od razu, wiesz? Dam jej prezent, mam taki pomysł. Dajesz jej bez, bo do tej pory było beznadziejnie, co? Nie no, nie było źle. Ale one tak lubią myśleć, że o, bez nich to życie było takie smutne. Jeszcze raz nie, już nie wymyślaj innych rzeczy, bo jeszcze mi to wejdzie na banie i się pomylę i no później dobra, tak powiem. Sobie. Więc ja już muszę się nastawić na to, że muszę jej powiedzieć, że dałem jej bez, bo... Stary! Co ja tu widzę? Kurczę, co? Teraz dopiero to znaleźliśmy. Patrz, czekaj, czekaj, bo tu muszę się wystrzelić w tą stronę. Wyświetliłeś się bo podobnie. Tu są teraz, patrz ile tu jest kwiatów! No, Tu. A, tu, widzisz? O, kurczę. Może ja ją zabiorę. Nawet jest różowy taki jak jest. Chciałeś mały.
Ja nie mogę. To jest. Jaki co ładny. To jest? Czosnek? Nie da mi czosnku. Dlaczego to jest czosnek? Ale to jest kwiat. Ej, ale tu jest tulipan chyba. Różowy tulipan, no. Jest biały tulipan. Dobra, ja mam pomysł, stary. Ja uzbieram trochę tych różowych tulipanów. I gdzie jest różowy tulipan? Są no, pomarańczowe, czerwone? No ja znalazłem ja. Różowe, mam 4 różowe już. Co ty gadasz? No. Spoko. No tu jest taki. Rzeczywiście. Dobra, no i ja uzbieram różowe tulipany uzbieram. Zrobię takie kółko z tych tulipanów. I powiem, i tam jej postawię w środku bez i powiem, że bez, że wiesz, że, no właśnie, że daję jej bez, bo bez niej nie mogę żyć. I będzie aha, to otoczone tulipanami. Bez sensu, no i co w nie, tym i to będzie otoczone tulipanami, przez co powiem jej, że musi mnie przytulić. Bo tulipana trzeba zrobić. O kurczę. No widzisz? I wtedy ja wejdę do środka. I ja będę tym panem. Nie psuj nam wieczoru. Dobra, chodź, wracamy na chatę. Mam 11 różowych tulipanów, więc to mi powinno wystarczyć. Dobra. Kurczę, nie spodziewałem się nigdy, że będę w tej grze zbierał kwiatki, nie? No, ja też bym się nie spodziewał. Dobra, musimy wracać do domu, bo już jest noc, stary. Ale wiesz, co jeszcze chciałem zrobić? Pójdziemy do Netheru, stary, bo ja bym załatwił nam innego koloru buty. To, że da mi, wiesz, ten jakby to, jak to powiedzieć, te tulipany i tak dalej, to już jest wystarczający prezent. Ja ją później zabiorę do piekła, do Netheru i da mi no, tak, i załatwię jej takie buty. W rzeczywistym, nie, to ja, nigdzie zabierać. Jak już to ja z nią. A, no w sumie coś w tym jest. Dobra, odkładam wszystkie rzeczy do plecaka sobie. I chodź, stary, lecimy teraz do, o nie. Słyszę tu tego skubańca, co bloki baguje. No, ja też słyszę. Dlaczego on tu gdzieś jest? On tu gdzieś w tych krzakach jest. Pod nami był. Jaki zwrot. To jest najgorsze, nie chcę go spotkać. O! A nie, to mógł być ogień ten w tym... w Sfinksie, bo to brzmi podobnie. Dobra, na razie go kichamy. Chodź, stary, idziemy do Netheru na szybkości. Dobrze. I postaramy się tam ogarnąć te buty na szybko, żeby po prostu mieć innego koloru. Będziemy się wyróżniać od innych, bo zauważyłem, że nikt tego nie ogarnął jeszcze. Że w Netherze są te wyspy, co są tutaj też. Tylko tu są niebieskie i zielone, a tam są czerwone i żółte. Jaki chcesz kolor? Czerwony czy żółty? Żółty. Dobra, to ja wezmę sobie czerwony. A gdzie ty jesteś? No jestem koło portalu. Dobra. O, lecimy tam na szybko, bo ja wiem, gdzie to jest nawet, bo to jest blisko obok od razu. Przydałoby się zebrać te wszystkie wyspy i jak najwięcej, żeby ich nikt nie tknął. Bo oni wtedy też będą je chcieli mieć, wiesz co chodzi, nie? Dobra. To są fajniejsze, ładniejsze są te buty. Masz włączony czy wyłączony shot? Włączony mam. Ale... Dobra, zrobię sobie tu cięcie. Dobra. Dobra. Chodź. Tutaj gdzieś powinna być ta wyspa. Najgorsze jest to, że... O! Czekaj. Jest pod nami. Dobra, chodź tutaj, musimy zejść. Łup. Tu skok. A co tam... to jest to niebieskie? To a nie, są... nie wziąłem kilofa ze sobą. A nie potrzebujesz do tego, to można rozwalić ręką, nie? Dobra, tu musimy zejść na dół. Będzie trzeba te magmy rozwalić. Tu jest, widzisz ta wyspa? Ale nie mam zbroi nawet. No kurczę, stary, to niedobrze. Stary, ja ze wszystkim mogę zginąć, mam plecak, wszystko, nie, ja tutaj nie ryzykuję. Wow. O nie. Dobra, stary, to nie był dobry pomysł. Ja nie wiem jak cię obronić nawet, bo tam zdechłem. Dobra, spokojnie, dam sobie radę. Tylko ta Manticora jest strasznie silna. Dobra, udało mi się odsunąć go. Wow, ale akcja. Niebezpieczna. Ła, tam te magmy zadają mnóstwo obrażeń. Gdzie ty jesteś? Tu gdzieś na górze. O nie, gast. Czekaj, trzeba najpierw tego gasta rozwalić. Bo on jest tutaj najbardziej niebezpieczny. Ale on widzę, że nie jest. O, dobra, zainteresował się mną. Kurczę, nie udało mi się odbić tego. Nie, no. Odbić to muszę. Ała. No nie trafiłem. Dobra. Nie trafiłem. O. No nie, to jak to odbić? Ała, zaraz zginę.
Kurczę, nie trafiłem. Kurczę, jak ciężko jest trafić w niego, nie? Ale no. Akcja, ale akcja na koniec. No nie, no nie da się tego odbić tak, żeby on to dostał. O, dwa strzelałem już? Tak, no dwa. Ła, 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 ła. Nie, palę się. Palę się. Stary, zginę. Nie, 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 błagam. Nie, nie, nie.